Kolor fioletowy jest bardzo trudnym kolorem do noszenia, ponieważ już dawno nie był modny. Aż tu nagle Pantone w tym roku określił go kolorem roku. Zapraszam Cię na wideo, jak i z czym łączyć ultrafiolet. Na początek kilka słów wyjaśnienia, czym jest kolor roku. Firma Pantone, czyli firma, która zajmuje się kreacją kolorystyczną, szeroko rozumianą kreacją kolorystyczną, co roku ogłasza tak zwany kolor roku. I w tym 2018 roku mamy kolorem roku okrzyknięty ultrafiolet. Tutaj teraz pokazuje się, jak ten ultrafiolet wygląda, żebyśmy byli pewni, że myślimy o tym samym kolorze. Ultrafiolet, jak widzisz, to jest kolor, który jest dosyć ciemny i dosyć chłodny, dosyć wyrazisty. Czyli jeżeli używając do niego określników takich atrybutów kolorystycznych, to jest chłodny, ciemny i wysokochromatyczny. I dosyć trudny. I pomimo tego, że jest określony kolorem roku, ja szukałam dokładnie tego odcienia, nie innych fioletów, tylko dokładnie tego odcienia w sklepach internetowych i muszę powiedzieć, że jest dość kiepsko. Tutaj pokazuję Ci zdjęcia, może nie do końca ultrafioletu, ale jakichś wariacji na temat ultrafioletu, no i musisz przyznać, że nie ma tego bardzo dużo. Oczywiście nie przejrzałam wszystkich sklepów na świecie, ale na pewno kolor ultrafiolet, a w ogóle fiolet, jest bardzo mało popularny. Na początek kilka słów o fiolecie. Na drugi początek kilka słów o fiolecie. Fiolet to jest taki kolor, który bardzo mocno kojarzony jest, jeżeli chodzi o symbolikę, z energią taką dosyć duchową, takim trochę wyższym stanem, troszeczkę z praktykowaniem uważności, troszeczkę z medytacją. Niektórzy mogą powiedzieć, że kojarzy się z kościołem, czyli właśnie z jakimiś takimi wyższymi sprawami, takimi, których nie dotyczy ciała, a dotyczą one takiej właśnie ulotnej materii, jaką jest duch. Dlatego też ten kolor jest mało popularny w kolekcjach, przynajmniej w ostatnich dziesięcioleciach. Jeżeli chodzi o znaczenie koloru pod względem takim, jak my odbieramy go, to bardzo często osoby, które noszą się z dużą ilością fioletu, bo nie chodzi mi o jakieś fioletowe paseczki czy fioletową krateczkę, która jest mało widoczna, ale z taką dużą ilością fioletu, bardzo często kojarzone są właśnie tak, jakby były gdzieś indziej. Czyli bardzo często mówi się, że na fioletowo ubierają się outsiderzy. Osoby, które są bardzo połączone właśnie z jakąś szeroko rozumianą duchowością. Już nie wchodźmy tutaj w kościół, czy w medytację, czy w jakieś takie inne rzeczy, o których nie jest ten kanał. Ale jest kojarzony właśnie z czymś takim wyższym, z kimś, kto na pewno nie stąpa bardzo mocno po ziemi. Możesz się z tym zgadzać, możesz się nie zgadzać. O takich znaczeniach, o takim odbiorze czytałam w wielu publikacjach. Fiolet dodatkowo nie był bardzo popularny, też można powiedzieć z jednego takiego dosyć błahego powodu. Wyobraź sobie, że kiedyś były czasy, kiedy nie było syntetycznych barwników do tkanin. Wszystko, co było jakoś zafarbowane, musiało być zafarbowane naturalnie. Czyli ktoś jakąś roślinkę ususzył i pokruszył, albo ktoś jakiś kamyczek roztarł i wtedy był barwnik do tkaniny, czyli w ogóle barwnik do malowania obrazów. Fiolet jest najrzadziej występującym w przyrodzie naturalnym barwnikiem. I możesz sobie zapewne wyobrazić, że uzyskanie go wymagało dużych nakładów finansowych. Kto więc mógł sobie pozwolić na tkaniny farbowane na fiolet i też na kolory, do których fiolet jest dodawany, czyli na przykład różne odcieni wina. Mogły sobie pozwolić tylko te osoby, które mają zasobny portfel. A w dawnych czasach, gdzie to było? Oczywiście królowie, książęta, czyli jakieś dwory królewskie. Oczywiście wysoko postawione
postawienie ludzi na uniwersytetach, czy w ogóle budynki uniwersyteckie, ale też oczywiście kościół. Dlatego też właśnie fiolet i kolory, do których fiolet jest potrzebny, tak jak mówiłam, odcienie wina czy purpura, to są kolory, które kojarzone są właśnie z takimi poważnymi, wysokimi, znaczy wysokimi nie pod względem wysokości faktycznie rozmiaru, tylko z takimi wyższymi ideami, ponieważ ten przekaz fioletu jest taki dworsko-królewsko-medytacyjno-kościelny. I tutaj właśnie kilka słów, ponieważ ja uważam, że to jest bardzo ciekawe, zanim opowiem coś więcej o ultrafiolecie. Ultrafiolet, pomimo tego, że jest kolorem roku, to jak wspominałam, nie za często pojawia się w kolekcjach. Pojawiają się natomiast inne, piękne odcienie, jasne odcienie fioletu, czy zgaszone odcienie fioletu. Postanowiłam jednak, że dzisiejsze wideo będzie poświęcone tylko temu kolorowi właśnie ultrafioletu. O innych fioletach nagram osobne wideo, ponieważ gdybym rzuciła to wszystko do jednego worka, to byłby to strasznie, strasznie długi materiał. Ultrafiolet jako kolor ciemny, chłodny, i mocny, wyrazisty, właściwie na dużych powierzchniach nie nadaje się dla wielu osób. Nadaje się właściwie dla typów zimowych i najlepiej będzie wyglądał w przypadku czystej zimy, ponieważ to jest taki bardzo czysty kolor, ale też chłodnej zimy. I teraz, jeżeli pomyśleć o noszeniu ultrafioletu na dużych powierzchniach, to oczywiście no na pewno będzie to przeznaczone dla osób, które są chociaż leciutko ekstrawaganckie albo im nie przeszkadza, gdy inni patrzą się w ich kierunku na ulicę. Ponieważ, i tutaj również przykłady, wzięte z Pinteresta, czyli z miejsca, gdzie między innymi możemy spotkać zdjęcia blogerek modowych albo osób, które ubierają się na pokazy mody, bądź nawet kadry z pokazów mody. I ten fiolet jest tam bardzo często w takich wydaniach totalnych. I te wydania totalne no nie zawsze nadają się do takiego prawdziwego życia. No bo jak tu jest iść po prostu w takiej wersji total look, czyli od stóp do głów na fioletowo. No, większość osób jednak się na to nie zdecyduje. Więc na dużych powierzchniach, jak wspomniałam, typy zimowe będą pięknie w nim wyglądać. Myślę, że czysta wiosna też mogłaby do tej ekipy dołączyć i też mogłaby w taki bardzo ładny, elegancki sposób nosić fiolet. Jeżeli możesz nosić kolor fioletowy, czyli jesteś jednym z tych typów urody, o którym wspomniałam, a jeżeli nie wiesz, jakim jesteś typem urody, to w karcie pojawia się wideo odnośnie tego, jak rozpoznawać, czyli opis 12 typów kolorystycznych. Link jest również pod tym wideo. Ale wracając do tematu. Jeżeli wiesz, że możesz nosić ultrafiolet, no to pytanie, jak go zestawiać? Oczywiście opcji jest kilka. Jeżeli nie chcesz szaleć tak bardzo intensywnie, nie chcesz blokować tego koloru, to zestawiaj go z bazą garderoby. Możesz zestawiać go z bielą, możesz zestawiać go z czernią, z granatem, z odcieniem jeansu, z beżem, z jasnym niebieskim. To będą takie kolory, które są mocno bazowe, oczywiście jeszcze szarości, które są mocno bazowe i one będą jakby tylko i wyłącznie tłem. Jeżeli chcesz mieć jeden mocny element, to zrób właśnie tak. Ale też zauważyłam i co bardzo mi się podoba, że ten ultrafiolet, czy jakieś tam okolice tego ultrafioletu są łączone z pomarańczem. I niekoniecznie w jakichś dużych ilościach, znaczy na dużych powierzchniach, to znaczy, że duża bluzka fioletowa i duże pomarańczowe spodnie, tylko w jakichś takich delikatniejszych wzorach, aplikacjach, napisach. I uważam, że jest to bardzo, bardzo ciekawe. Jest dużo takiego właśnie spokojnego, wycofanego tego ultrafioletu i takie ogniki małe pomarańczu. Bardzo ciekawy trend, bardzo mi się podoba, bardzo przypadł mi do gustu. Myślę, że gdybym znalazła coś takiego, co by mi się spodobało pod względem estetyki, to pomimo tego, że ten ultrafiolet nie jest idealnym dla mnie kolorem, to może gdzieś na wieczór, gdzie te kolory nie muszą być tak idealnie dopasowane, może coś takiego bym założyła, bo ten pomarańcz by go trochę ocieplał, ratował właśnie dla mnie. Jestem ciekawa, czy masz jakieś swoje typy, czy widziałaś gdzieś, a może masz w swojej szafie taki właśnie kolor? Jeżeli tak, koniecznie daj znać. Napisz w komentarzu, czy podoba Ci się ten kolor, czy może będziesz chciała się do niego przekonać, czy może rozejrzysz się, czy może na próbę zamówisz coś ze sklepu online, żeby chociaż sprawdzić, jak Ty w nim wyglądasz. Ponieważ no, na tym polega analiza kolorystyczna, że przymierzamy różne kolory i oczywiście można pójść na łatwiznę,
iść do kolorysty i zrobić to raz, a porządnie, fachowo i w krótkim czasie, a można przez większość swojego życia poprzez eksperymenty kolorystyczne właśnie przymierzać różne kolory i w ten sposób znaleźć swoje pasujące. Nie zawsze nawet trzeba określać je jakąś konkretną nazwą. Jeżeli jesteś zainteresowana tematyką analizy kolorystycznej, linki były, będą również pod tym wideo, które będą odnosiły Cię do miejsc z ciekawymi propozycjami z tego właśnie tematu. A ja dzisiaj już dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.